XXI wiek generuje postęp, następstwem czego jest wyższy poziom życia, a zarazem wzrost jego tempa. Odczuwalne jest zapotrzebowane na szybkie przemieszczanie się zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych. Chęć szybkiego przedostania się z jednego miejsca na drugie może zostać zaspokojona tylko i wyłącznie przez żeglugę powietrzną z całą jej infrastrukturą naziemną. Największy port lotniczy w Polsce znajduje się w Warszawie i nosi imię Fryderyka Chopina. Warszawa z racji swojego położenia w centrum Europy jest wykorzystywana jako miejsce tranzytowe pomiędzy wieloma miastami państw europejskich i całego świata. To powoduje, że na lotnisku Warszawa-Okęcie obsługiwanych jest około 50% wszystkich operacji lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym to problem najwyższej wagi. Obejmuje również ochronę przed aktami terrorystycznymi, w wyniku czego uruchamianych jest wiele służb przewidzianych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia. Zespoły ratownictwa medycznego przez całą dobę gotowe są do ewentualnego wsparcia. Specyficzne miejsce, w jakim muszą nieść pomoc, powoduje, że służba ta musi być profesjonalnie przygotowana w najwyższym stopniu. Służba ochrony lotniska zabezpiecza teren wewnętrzny i zewnętrzny portu lotniczego. Zatrzymuje do kontroli pojazdy, legitymuje osoby wzbudzające podejrzenie. Lotniskowa Straż Pożarna, wiodąca służba ratownictwa, kieruje działaniami ratowniczymi. Wysoki profesjonalizm podnoszony przez ciągłe szkolenie i posiadany sprzęt z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii czyni tę służbę niezawodną. Port lotniczy Warszawa-Okęcie jest międzynarodowym przejściem granicznym. Dlatego Straż Graniczna zabezpiecza port lotniczy jak granice państwa. Jej wyposażenie i umundurowanie jest podyktowane charakterem służby. Funkcjonariusze są przewidziani do fizycznego zwalczania terroryzmu. Policja współdziała ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w bezpieczeństwo na lotnisku. Jej głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo podróżnych, o ich mienie oraz usprawnienie komunikacji na terenie portu lotniczego. Port znajduje się w pobliżu centrum Warszawy, więc zabezpieczenie terenu o 80-hektarowej powierzchni, bo tyle zajmuje cała infrastruktura portu, jest dla policji nie lada wyzwaniem. Pasażerowie przed podróżą są zazwyczaj rozkojarzeni, dlatego że niejednokrotnie jest to ich pierwszy lot. Myślą więc o tych, których zostawili w domu lub też co ich czeka po przybyciu na miejsce. Między innymi jest to powodem częstych zagubień bagaży. Osoba, która zauważa pozostawiony bagaż, powinna bezzwłocznie poinformować pracownika portu lotniczego o tym fakcie. W dobie dzisiejszej technologii tak niepozorna na pierwszy rzut oka walizka w rzeczywistości może zawierać ładunek wybuchowy o potężnej sile rażenia. Dobrze, dziękuję panu bardzo za informację. Zaraz sprawdzę tutaj z pasażerami, czy ktoś nie pozostawił. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa zostawił tutaj walizkę koło kolumny? Proszę Państwa, przepraszam, czy ktoś zostawił z Państwa tutaj walizkę koło kolumny? Ladies and gentlemen, if anyone has left the luggage near the column? Panowie, ktoś zostawił walizkę koło kolumny, nikt się nie zgłosił z pasażerów. Nie zostawił z Państwa bagażu tam przy filarku?
Proszę Państwa, proszę przednosić. Każdy pasażer przebywający w rejonie ewakuacji powinien bezwzględnie wykonywać polecenia wydawane przez osoby prowadzące ewakuację, gdyż od tego zależeć może życie jego i innych współpodróżnych. W przypadku neutralizacji zagrożenia wszystkie służby rozpoczynają działania jednocześnie. Straż Graniczna przy wykorzystaniu technicznych środków wsparcia przygotowuje się do neutralizacji walizki. Policja organizuje ruch drogowy i pieszy w taki sposób, aby nikt postronny nie przedostał się do rejonu działania. Lotniskowa Straż Pożarna oraz Lotniskowa Służba Medyczna koncentrują swoje siły do ewentualnego wsparcia. Już wiadomo, że jest to akt terroru, polegający nie tylko na pozostawieniu walizki z materiałem wybuchowym, ale również samochodu pułapki na parkingu portu lotniczego. Przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej przystępują do gaszenia pojazdu i ewakuacji poszkodowanych w wyniku eksplozji. Od tej chwili wszelkie przedsięwzięcia koordynowane są przez Komendę Stołeczną Policji, gdzie powołany został sztab dowódcy operacji. Alarmowo do działań zaangażowane są służby miejskie, Państwowa Straż Pożarna i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. W trybie alarmowym dyrektor portów lotniczych, prezydent miasta i wojewoda mazowiecki powołują swój sztab kryzysowy, który ściśle współpracuje z policją. Brak prawidłowej reakcji na wydawane polecenia i niedostosowanie się do nich części pasażerów doprowadził do tego, że znaleźli się oni w miejscu, gdzie doszło do wybuchu samochodu pułapki. Policyjny pirotechnik sprawdza brak pojazdu w poszukiwaniu ładunku mogącego spowodować wtórny wybuch. Policyjny pirotechnik przy pomocy wyrzutnika pirotechnicznego dokonuje neutralizacji zagrożenia.
Pozostałe działania realizowane są przede wszystkim przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Ranni po wstępnej klasyfikacji rozłożeni są do placówek medycznych na terenie miasta.